Przyszedł do ciebie jeden dawka. Kurwo, odwróć się jak raz, chcę tam zajrzeć. Za pizda jebana. Idą do ciebie, Pongo. Wyjdź stamtąd, Menelu, głupi, spójrz się w drugą stronę. Pierdolany. Zajebiście. Złapali, o kurwa. Dobra, uwaga. O nie! Nie zaznaczyliście mi tam typa! Spokojnie, spokojnie, ja z... Spokojnie, spokojnie, Lucina, pirkę farawario! Jestem w pizie już teraz. Iść ty! Dobra, dobra. Patrz, zaznaczajcie mi tych dwóch. Muszę przejście zrobić teraz. Idź gościu jeden, proszę. Idź mi stąd. Nie, to nie troll. Kogo zauważył? Nie mnie. Nie. Coś ty kurwa klik. Typ zawsze stoi. No zabiję, bo się na mnie popatrzył z centymetra. Bo mi pomyślałem z pineskami, kurwa, no. Kartami ci. Ja ci rzucałem tak? No. Rzucałem ci tak czy nie? Rzucałeś. Chuja ci rzucałem chyba pod nogi. No, chyba chciałabym. Zrób to, Lucyna. Nie, a tego chciał zrobić? No, teraz już pierdolę, ty trolu jest. Ja nie trup. Dobra, będę stać z boku, dobra, nie? Nie, teraz już ja nie robię, teraz SMM robię. Proszę, nie ma problemu. Stoję, nic nie robię. Teraz ty robisz, teraz mam wyjebane. Co robię wcześniej? Ja się trzy razy nie będę w tańcu pierdolił. Dobra. Trzeci raz przychodzę, ty trzeci raz mnie trolujesz. Powiedziałeś, że trzy razy się nie będziesz pierdolił w tańcu, a dwa razy robiłeś, a nie trzy. Jak już? No, no to właśnie, no. Już trzeci raz się nie będę pierdolił. No tak, no to co kłamiesz, że niby trzy później. Trzy razy się nie pierdolę w tańcu, więc już trzeci raz nie mogę się wypierdolić w tańcu. Co, no to ile to będziemy musiał się namoczać? Ale to nie namoczyć, tylko zalewasz ryż tym mlekiem i gotujesz to. A, gotujesz? No ile to trwa? 20 minut. Ale z mlekiem to ja nie wiem, co bym robił. Pyszne jest, no troszkę cukru sobie daje też. No a widzisz? Cukier niezdrowy. Uwaga, uwaga, bo tu trzech ochroniarzy jest u mnie. Lucyna, ty dietetyczka, to powinnaś wiedzieć, że cukier... Ja nie jestem dietetyk, to po pierwsze. No jak, kurwa? Tylko technolog żywności, to jest zupełnie co innego. No to ja, obeznam o tym. Ja z dietetyką mam tyle wspólnego, co ty z głównym FPL-em, także wiesz. Dobra. Nie odjebał, gdybym mógł. Czyli ja przeszłam po prostu w tę stronę, dobra. Okej. Ole pan hopper! Patrzcie co ja robię. Jak to jest myśli. O kurwa, widzimy. Jestem ciekawa, czy będzie za dużo. Zobaczymy, czy można tylko raz odpowiedzieć. Halo! Nikt mnie nie zaznaczył ochroniarza! Bago tam by... Nie, tego nie było. Kurwo! Ja sama tego nie zrobię, bo nie widzę tych ochroniarzy! Dawka desantowiec! Więc na znowu zjebałaś, no. Dobra, rób sam. Ja stoję, czekam, co zrobisz. Kartę musisz wziąć ze środka. No i na dach daję wam dostęp. Proszę, prowadź, Mateo. Tylko będzie drzwi otwórz. Tam se otwórz. I trzymasz F. Dawka, otwieraj. Nie otwieraj mu. Nie ot... Dawid, nie otwieraj mu, proszę cię. Ja nie umiem nawet. Co 4, no, ja nie mam co 4. O, otwiera. Proszę bardzo. Też nie zaznaczam nic, ja czekam, aż zrobisz. Co? My ci zaznaczaliśmy. No ty pan... Gówno mi nie zaznaczyłeś. Przestałeś cały czas. No kurwa, jakby cię tak pocisnęli, też byś tak kurwa stał! Jebana. Wydobcać mi stąd. Proszę bardzo. Zaznaczajcie mu, ochroniarze, no ja... Aha, Pago. Idzie, idzie. A musisz chyba odpowiedzieć, nie? No, a... O kurwa! Ajde, ho! Mary, kerefara! Jest kutara! Otwórz od razu security, Pago. Szybko. Co wy odjebałyście? Kurwa! Ciebie widział. Chuja widział! Ciebie widział. To czemu mi się nie pokazało? Już to kończyłem. Pierdolę, Lucyna!
zjebałeś. No. Tak nieraz jest. Zrobię jeszcze raz, proszę bardzo. Masz dostęp do wszystkiego, to co ja miałam. Zapraszam. My ciebie też, Snickers, miłego. To jest security. Patrz mi cały czas. No bo nie wiem, czy zgrane gracze tutaj. Lepiej mi się... Muszę zalupować kamerę. Tłumacz. Co ty z moją Katarzyną rozmawiasz? O kurwa. Jesteś rozjebany, Kongowski. Nie chcę znaleźć ten. Ja pierdolę. Bo mnie tam kurwa gracza zagaduje, no. Się zdenerwowałem na jednak znowu. Kurwa! No nie mam 240 herców, mam 144. Co gry? Jest tak, Mija plująca znowu. A, nie dławiąca się, to mówiłem. Nawyki z pracy. Kurwa, matka, przestraszyłem. Wilson! Kurwa, matka, przestraszyłem. O ty w pizdę. Nie bój się. Będziemy grali w grę. Skurwy bąki. Ha! Jezus, się przestraszyłem. Jacku. And I smoke JDM. W składzie rajdy to do 5 mnie dorastasz. Ale to u ciebie normalne, bo jesteś kurduplem. O ty kurwo ty. O ty kurwo ty. Wieszakowa. Ja pozdrawiam oczywiście twoich widzów. Czekaj, czekaj. Wrac do szafy, wiesz... Wieszak... Jak to napisać? Dajcie flow jakiś. Do szafy, wieszak. Dobra, wszyscy pulujemy. A jak ci co nie mogą? No nie wiem w sumie. Patrz co zrobię. Mod Pago 3. Musisz zrobić tak samo u mnie. Możesz sobie banować. Ja to nie filmuję. Moda! Dobrze mu! Dobrze mu! Nitro! Nitro! Do szafy! Dobra, już! Bo ja nie jestem taki, my nie jesteśmy toksyczni. Dobra, teraz... Też cię całuję. Tam. Mam zamiar kupić sobie Razer Window Chroma 2. Może... Buziaki niech ma, my nie jesteśmy takie toksyki. Nie jesteśmy takie, czasami jesteśmy. Nie znam się. Ale on jeszcze może do tej szafy. Za dymy, jak ja nie robię dymów żadnych. Że Pongowski jest przystojny. Jak jest ciemno. Kurwa, przecież ja tam... Nie no, on ostatnio ten. I Pongowski jest wysoki. Pamiętam jak ostatnio był z tym, ze swoim młodszym kuzynem. Na przedstawieniu w podstawówce i nawet tam wyróżniał się na to. Znaczy generalnie backstory jest takie, że wiesz, mamy tam 10 fraków. Jak rajdujemy na Twitchu. To całkiem nieźle. Pedower do spanka. Chowamy się za jednym drzewem i nagle widzimy typów, nie? Chwala go. Dobrze, jest git. I Kusia mówi, dobra, to ja rzucę Nate'a drugiemu i po drugiemu. Dobra, dobra. Wyjmuję Nate'a. Celuję. Masz za swoje, za te DDoSy. Nie, to faktycznie to brzmi jak ona, no. No, co to właśnie. Masz armę do catcha. Stary, ja już nie mam... Ale my... Nie, kończymy, nie robimy więcej rajdów. Ouuu. Coś... Ouuu. Chyba zobacz. Chyba zobacz, zastanawia się. No to chyba Pago chyba robi, słuchajcie, rajdzik też czuje. I długo myślał, słuchajcie, za mojego patolago. To zawsze jak Pago długo... Słuchajcie, Pago potrzebował... 4 dni, żeby my wymyślić riposty na mojego patologa. 4 dni, słuchajcie, to jest właśnie Pago, nie? To jest właśnie Pago.
I teraz myślę sobie, że po trzech dniach, czy po czterech dniach odpowiada na mojego patolago, to myślę, że teraz jest śmieszne. Ja już za późno trochę. O ty! Już za późno. Ja wiedziałem, że teraz Pago atakuje. Wiedziałem, że Pago atakuje. Ja wiedziałem. Pago, stary, ty jak ripostujesz, nie? Znaczy, wiesz, ja dziękuję za rajciki w ogóle i wiesz, stary, że ja cię bardzo lubię, nie? Ale to nie chcę nauczyć jeździć z tym, tutaj radny. Ale, człowieku, jak ty chcesz ripostować, to musisz tak jak w CS-ie. Na środek i na heady. Musisz być pewny, musisz być lepszy. A nie tak, że po czterech dniach, stary, mi ripostujesz, kurde, jakimś pedowyrem. Człowieku. Człowieku, to musisz od razu, a to nie, nie piję. Ja ci mówię patolaga, a ty mówisz, ty, pedowyr, nie podskakuj, tak jak Janowicz kiedyś. Ja mówię Jerzy Ważonowicz, a on do mnie Piotr Nieruchowicz. I to widzisz. Izak Nieruchowicz. To i tak było słabe, ale to było lepsze, bo on od razu sobie zareagował. To było całkiem dobre. A ty spóźniony. Ty spóźniony, to nie może tak. To trzeba od razu. Nie no, pogodę, szanuję za ripostę. Spóźniony ciekawie, trochę, ale no. Myślę, że jeszcze się wyrobisz. Następnym razem myślę, że będzie po dwóch dniach i będzie dobrze. Będzie już lepiej, ja później tak. Tylko zaraz pocisnę, kurwa! To lata są. Będzie mi. To lata, latami trzeba, wiesz. Nice. Mateusz Pogowski to wiesz, profesjonalny streamer. Też chciałbym być jak Mati. No ale jednak mam więcej niż 1,44 m. Ale to jest no, może dramatyczne. Ten. Siema, Lynx. To już taki jest. Taki sobie. Mateusz jest taki kochany. Taki tyci. Dołów Among Us grałem. Zaszczy. Fajne. To już takie na jedno kopyto te żarty wszystkie. A tu co się stało? Znaczy, nie wiem, jak Pago wychodził z Joko na spacer, to nie wiadomo, czy Joko z Pago wyszła, czy Pago z Joko. No, było takie. Z Isamu też kiedyś coś tam miałem. Nawet nagrywałem kiedyś CS-a, ale dwa razy, ale nie wrzuciłem. Tobie wódka może by coś pomogła, jakbyś się napiła. Może kurwa, wypiłam, ale za mało. No to możesz się napić! Nie! Nie tyraj mnie! Nie tyraj mnie. Serce mnie boli, wiesz o tym. Jopie. Nagrywa, ale to graliśmy sobie 5 na 5, tam raz nie wrzuciliśmy, bo nie, Nitro coś tam zamykał.